Hello, witam Maczewina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ten dzień, w którym będziemy zdobywać niebieskiego axolotla. Tak postanowiłem i tak dzisiaj będzie. Jak na pewno wiecie, od wielu, wielu dni, jak nie tygodni, słuchajcie, staramy się pozyskać niebieskiego axolotla i po to, słuchajcie, jest to wszystko. To całe centrum badawcze, te wszystkie, słuchajcie, axolotle w akwariach, a także moja spawnerka. Tutaj, gościu, jak się wbijesz, to masz axolotle. W tym momencie akurat ich nie ma, ale one, słuchajcie, jakby różnie się zachowują. Raz jest ich, słuchajcie, kilka, raz jest ich zero, tak jak w tym momencie. To nie znaczy, że to nie działa. Za każdym razem, jak tu przychodzę, jest inna liczba axolotli. W tym momencie mamy zero, więc trochę bieda, słuchajcie, wygląda to przypałowo, ale zapewniam was, że ona działa. I dzisiejszy plan na zdobycie niebieskiego axolotla jest bardzo prosty, a przynajmniej taki mi się wydaje, że jest mało skomplikowany, ale mam nadzieję, że będzie bardzo skuteczny. Od wielu dni rozwijamy, słuchajcie, to centrum axolotli, budowaliśmy te wszystkie akwaria, te wszystkie kapsuły, do tego tą spawnerkę, po to, żeby dzisiaj właśnie to wszystko móc wykorzystać. Plan, jak mówiłem, słuchajcie, jest naprawdę nieskomplikowany i polega na tym, że bierzemy wszystkie axolotle, dosłownie, słuchajcie, wszystkie ze wszystkich akwariów, a nawet więcej, bo jak zobaczycie, słuchajcie, tutaj mam zgromadzonych ich jeszcze dodatkowo kilkanaście, nie wiem skąd one się wzięły, w sensie nie pamiętam dokładnie, no ale kiedyś musiałem je albo zebrać, albo po prostu w procesie rozmnażania je jakoś pozyskać, także bierzemy dosłownie wszystkie, każdy jeden axolotl. Dzisiaj, słuchajcie, powędruję sobie do tego akwarium podwodnego, do tej spawnerki i zrobimy, słuchajcie, jedno wielkie giga rozmnażanie. Jak widzicie, dalej, słuchajcie, ich tutaj nie ma, ale jakby z czasem w trakcie odcinka być może się tutaj jeszcze dodatkowe zrespią. Jak na pewno pamiętacie, szansa na niebieskiego axolotla to jest 1 na 1200, czyli jeżeli, słuchajcie, chcemy zdobyć niebieskiego axolotla, to według matematyki i statystyki musimy znaleźć 1200 axolotli i jeden powinien być niebieski, albo powinniśmy, słuchajcie, w procesie rozmnażania też, słuchajcie, jest identyczna szansa, 1 na 1200, więc powinniśmy zrobić 1200 procesów rozmnażania axolotli, czyli potrzebujemy ich no zdecydowanie więcej, no bo wiadomo, że potrzeba dwóch axolotli do rozmnażania i też w tym procesie 1200 rozmnożeń jeden powinien być niebieski. Także jest to naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo ciężkie do zrobienia, ale właśnie po to, słuchajcie, tak rozwijaliśmy to centrum, tak, słuchajcie, zdobywaliśmy te axolotli, żeby dzisiaj móc to wszystko wykorzystać i mieć naprawdę dużą szansę na zdobycie niebieskiego axolotla, o którego, słuchajcie, walczymy już od dawna, które oczywiście jest, no, bardzo potrzebny i ja go, słuchajcie, bardzo potrzebuję. Na początku mówiłem, że jak zdobędę niebieskiego axolotla, to go gdzieś sprzedam i po prostu będę najbogatszy w milionowicach. Powiem wam szczerze, że teraz musiałbym się nad tym poważnie zastanowić, bo to już, słuchajcie, nie chodzi o kasę. Nie, nie, słuchajcie, tu już nie chodzi o kasę z tym niebieskim axolotlem. Tu chodzi o po prostu wyzwanie. My musimy pokazać, że jesteśmy najlepsi w milionowicach i że pierwsi będziemy go mieli. Dlatego wymyśliłem coś genialnego. Jak wam powiedziałem, zaraz zabierzemy wszystkie axolotle, co do jednego, które ma macioch, i wpakujemy je do spawnerki, do tego akwarium podziemnego i będziemy je rozmnażać. W tym celu, słuchajcie, przygotowałem sobie naprawdę bardzo dużo tropikalnych rybek. Część, słuchajcie, miałem już zgromadzoną, no bo wiadomo, że jak ma się taką, słuchajcie, jakby infrastrukturę axolotlową, no to one są po prostu potrzebne, te rybki. Do tego część, słuchajcie, można powiedzieć, że pożyczyłem od moich przyjaciół serdecznych, a część musiałem zdobyć po prostu. I w tym momencie mam ich naprawdę sporo. Ta ludka skrzynia wypełniona rybkami, no to naprawdę wygląda nieźle. Dlatego, słuchajcie, bez zbędnego przedłużania lecę do centrum rozwoju axolotli, zgarniam absolutnie wszystkie, ładuję je do akwarium podziemnego i po prostu będziemy je sobie rozmnażać. W tym momencie szansa na zdobycie niebieskiego axolotla będzie naprawdę spora, bo tych axolotli mamy dużo, ryb mamy dużo, więc rozmnażań również mamy dużo. Także, słuchajcie, trzymajcie kciuki, bo dzisiaj ja naprawdę uważam, że to może się udać. To by było coś przegenialnego. Także lecimy z tematem, ale wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie tutaj są odcinki. Nawet jeżeli, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jakimś cudem nie uda nam się zdobyć niebieskiego axolotla, to na pewno jest to kwestia dosłownie paru dni. Dzień w dzień walczymy o niego, także zostawcie suba, żeby oczywiście tego nie przegapić. Jak już maciok zdobędzie niebieskiego axolotla, jeżeli mnie wspieracie w tej, że tak powiem, walce z przeciwnościami losu, to koniecznie zostawcie suba, pokażcie, że jesteście ze mną i pamiętajcie o tym, że subskrypcja kanału bardzo pomaga w jego rozwoju. Po prostu bardzo, słuchajcie, mi to pomaga w rozwijaniu kanału. Także wpadajcie na Instagrama podanego pode mną, bo pokazuję wam tam, jak maciok spędza wakacje w prawdziwym życiu, jak jestem na wyjazdach, to
oczywiście wy o tym wiecie, wiecie co robię, gdzie robię, z kim robię i tak dalej, więc jeżeli jesteście, słuchajcie, tego ciekawi, to gorąco was tutaj na Instagrama zapraszam, bo tam też czeka na was dużo fajnych rzeczy. Dobra mordy, no powiem wam szczerze, mnie trochę przeraża przetransportowanie wszystkich tych aksolotów. Ja je oczywiście sobie zgarniam, ale jak widzicie, mam przygotowanych naprawdę bardzo dużo wiaderek. Będę musiał pozbierać te wszystkie aksoloty, to mi zajmie na pewno, słuchajcie, dużo czasu, ale jak już się wszystkie tam przetransportujemy, to będzie mocno. Wow, jak widzicie, zrespił się i już, słuchajcie, biały aksolotl i mnie to bardzo cieszy. Dobra, słuchajcie, wypuszczamy w takim razie te, które mam tutaj i powiem wam szczerze, no ja naprawdę, słuchajcie, mam wielką nadzieję, że to się uda, bo tego przenoszenia, no to mnie, słuchajcie, tak naprawdę najbardziej, słuchajcie, troszeczkę przeraża. Ja nie wiem, dlaczego one zmieniają kolory. Ej, serio, słuchajcie, ja... To jest dziwne, ej, serio, akurat jakby to mnie dziwi, ale dobra, słuchajcie, ja nawet nie wiem, skąd się wzięły te aksolotle, bardzo możliwe, że to Abra, słuchajcie, je kiedyś jakby złapał i mi je włożył do skrzyni, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, skąd one się tam wzięły. W tym momencie patrzcie sami, że jest ich już tutaj, no sporo ich tutaj pływa, sporo, a to i tak jest zdecydowana mniejszość tego, co mamy, także... No czeka mnie naprawdę sporo kursów. Okej, wiaderek mam dużo, ale ja muszę zebrać do tych wiaderek wodę, później muszę biegać i tak dalej, więc to mi na pewno zajmie kilkanaście minut. Później będziemy je rozmnażać i to, słuchajcie, będzie magia. Dobra, już jestem w akwarium różowych aksolotli. No i zbieram, słuchajcie, wodę w takim razie. No muszę, nie, wiecie co, ja zbieram tej wody najwięcej jak się da do absolutnie wszystkich wiaderek, no bo wiadomo, że potrzebuję mieć zapełnione wiaderko wodą, żeby móc zebrać aksolota. Także ja sobie tutaj postoję i pozbieram. Wow, już mi się nie mieści, ej, już mi się nie mieści, to nie jest dobry znak. Wiecie co, dobra, ja wywalam w ogóle, ja bym powinienem zamienić, słuchajcie, te, jakby wyrzucić te itemy, które tutaj miałem. O kurczę, bele, ja już, słuchajcie, zaczynam się tutaj plątać. Ej, serio, słuchajcie, to już nie jest kolorowa sytuacja dla mnie. Ja bym chciał zrobić coś, ej, tu nie ma miejsca, tu po prostu nie ma miejsca. Dobra, wywalamy, słuchajcie, wszystkie niepotrzebne rzeczy. Ja bym sobie zrobił tylko pyk, pyk, pyk. O, okej, uzupełnił to, wiecie, ja tak na maksa, jak to tylko jest do wykonania. No i dobra, wbijamy się w takim razie, słuchajcie, do środka. Zgarniamy te wszystkie aksole, także ja zapraszam tutaj jednego, ja zapraszam tutaj drugiego. Słuchajcie, ja mam ich naprawdę sporo. No kilkadziesiąt aksolotli to ja mam. Także biorąc pod uwagę tamtych, słuchajcie, kilkanaście, które już są w tym akwarium, do tego kilkadziesiąt, które zaraz dołączą do nich, no to naprawdę, słuchajcie, będzie ilość potężna, jak to wszystko, słuchajcie, rozmnożymy. No ja liczę, słuchajcie, ja trzymam kciuki. Szczerze, no mam oczekiwania względem tego, słuchajcie, co dzisiaj robimy. Mam duże nadzieje, no i mam nadzieję, no właśnie, mam nadzieję, że to wszystko wypali. Okej, pora na kolejne. Tym razem sobie przyatakujemy, że tak powiem, żółte, słuchajcie, ich już mam zdecydowanie mniej, więc to powinno pójść szybciej. Raz, ej, halo, halo, ja nie chciałem wcale wylać wody. Tutaj są pięć to też, słuchajcie, jest bardzo spoko liczba. Mi się bardzo podoba, myślę, że jest idealna. No ale wiadomo, słuchajcie, że akurat dzisiaj nie lecimy w jakość, dzisiaj lecimy po prostu w ilość, no taka jest prawda. Ja sobie, słuchajcie, te aksolotle już zebrane odkładam tutaj do skrzynki, bo to po prostu będzie wygodniejsze. Później wezmę je wszystkie do ekwipunku i będziemy jakoś sobie z tym radzili. Teraz tak, przekładam sobie wiaderka. No i dobra, lecimy po brązowe i to są, słuchajcie, ostatnie jakie mam, bo tak się składa, że żadnego białego nie mam. W sensie, no biały się zrespił Aha, wylałem wodę. Biały się zrespił tam w respiarce, w spawnerze, ale poza tym niestety w akwarium żadnego nie mam. Dobra, ten się w ogóle nazywał brązowy, co jest całkiem zabawne. Ale dobra, teraz lecimy teraz tutaj, lecimy do naszej skrzyneczki. No i tak, wywalamy wszystkie wiaderka, słuchajcie, które są puste, których jakby nie zagospodarowaliśmy. Dobra, to się fajnie udało, zbieramy teraz wszystkie. Jak? Nie no, ich jest kilkadziesiąt, ich jest mocarnie dużo. Gdybym, słuchajcie, nie wypuścił wcześniej tamtych aksolotli, o kurczę, tam są creepery, to mi się nie podoba, no to miałbym calutki ekwipunek, calutenki ekwipunek miałbym w aksolotlach i myślę, że to jest bardzo duża i jakby imponująca ilość. Szybko, słuchajcie, rzucimy sobie jeszcze okiem na respiarkę Abery. Zobaczymy, słuchajcie, czy coś tutaj pływa. No jak widać, jest ich kilka, tak, słuchajcie, są to najmniej trzy, ja widzę, więc spoko by było je zebrać, ale jest to spawner Abery. Nie będziemy, słuchajcie, mu tego zabierać, bo nie wiem, czy on sobie tego życzy. Także, no, ja, słuchajcie, creepera omijam szerokim łukiem. Teraz tak, o nie, niedobrze, o, tam przy wejściu jest creeper. To mi się mega nie podoba, ja nie chcę, żeby, słuchajcie, on mi coś po... O kurde, słuchajcie, dobra, ja muszę sobie jakoś z tym poradzić. Najlepiej będzie uderzyć w kimę. Słuchajcie, nowy dzionek, od razu lepiej. Można w takim razie teraz szybko biec do akwarium. Wypuszczamy, słuchajcie, wszystkie. Widzę, że tutaj creeper dalej jest, ale ja powinienem zdążyć. Tak, jest, zdążyłem. No i dobrze, pływają sobie tutaj wszystkie aksolotle. Dobra, słuchajcie, bierzemy. O, patrzcie, te zebrałem na waszych oczach, żeby nie było, że to skam. I one też zmieniają kolor, dlaczego?
Szczerze nie mam pojęcia, nie, naprawdę. Wy mi możecie powiedzieć, ej, brązowy. O, ten nazwany już nie zmienił. Przypadek? Nie wiem. Nie, nie, naprawdę, słuchajcie, ja tego nie wiem. W każdym razie, lecimy dalej z wypuszczaniem Axolotli. Jestem ciekawy, ile ich tutaj jest, naprawdę dużo. Oczywiście, słuchajcie, jak ja wezmę rybkę tropikalną w ręce, no to one wszystkie, słuchajcie, będą się zbierały dookoła mnie, tak jak, nie wiem, krowy się zbierają dookoła ciebie, jak masz zboże. Wiadomo, o co chodzi. Je to po prostu przyciąga jak magnes. Także jest, słuchajcie, dobrze. Patrzcie, wypuszczamy ostatniego w tym momencie. Wow! Jak to wygląda genialnie! Pięknie, słuchajcie, piękny widok. Naprawdę pięknie to się prezentuje, pięknie to wygląda. Teraz lecimy po rybki. Słuchajcie, ja miałem taką obawę, że tych rybek może nie wystarczyć, ale tak sobie myślę, że szczerze, ja tych rybek chyba zebrałem za dużo, ale dobrze. Nie, nie, nie! Okej, okay, jest dobrze, teraz słuchajcie, tak, zbieram to, zgarniam mieczyk, ej, muszę zgarnąć mieczyk, muszę załatwić tego creepera. On ewidentnie, słuchajcie, chce po prostu nam pokrzyżować plan, także ja muszę tego dziada pokonać. No, patrzcie na niego, patrzcie na tego gałganiarza, dobra, słuchajcie, atakujemy go, tam jest drugi, ale mnie nie obchodzi, bierzemy go. Słuchajcie, muszę go pokonać, ja wam pokażę, zresztą słuchajcie, na nagraniu, ja wam pokażę, na waszych oczach zobaczycie, jak Maciuch radzi sobie z takimi typami, którzy po prostu przeszkadzają mu w rozwoju o jego axolotli. Dobra, słuchajcie, mamy typa załatwionego, lecimy sobie teraz po nasze właśnie rybeniki, rybeczki, nie no, ich jest za dużo, ich jest zdecydowanie za dużo, troszeczkę przedobrzyłem, ale słuchajcie, absolutnie nie ma w tym nic złego, bo na przyszłość one po prostu będą bardzo, bardzo pomocne, bardzo dobre. Teraz tak, słuchajcie, ja bym, wiecie co, znowu, znowu bym sobie wywalił najchętniej te itemy, bo one już nie są nam potrzebne. Powiedzmy, dobra, poza mieczykiem. Poza mieczyk po prostu może nam się przydać. Dobra, zgarniamy więcej i teraz tak. Teraz będzie działa się magia. Patrzcie, słuchajcie, ja biorę tylko rybkę jedną w rękę. No i patrzcie, wszystkie. Wszystkie lecą do Maciocha. Wszystkie kochają Maciocha. Wszystkie wiedzą po prostu, kto jest królem axolotli w Milionowicach. Dobra, słuchajcie, w takim razie... Nie! Ja wypuściłem rybki? Ja wypuściłem rybki? Nie, 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 nie. Słuchajcie, dobra, to trzeba robić w takim razie uważnie. Ej, serio, słuchajcie, coś mi tu nie gra. Okej, ten jest, słuchajcie, jest rozmnożony, dobra. Ej, to nie jest takie proste! To nie jest takie proste, bo te ryby się wypuszczają. Patrzcie, widzicie? Ta ryba na przykład się wypuściła sama. To nie jest dobre. Ja to muszę naprawdę, słuchajcie, robić uważnie. O kurde, bele, marce, pele, słuchajcie, to naprawdę wymaga po prostu skupienia. Dobra. Gościu, ty masz i ty masz. Czy coś tutaj się dzieje? No nie, no cały czas wypuszczam ryby. Dobra, słuchajcie, muszę ogarnąć jakiś sposób, żeby to działało lepiej. Dobra, mordy, trochę rybek zostało zmarnowanych, ale to nie jest problem, bo oczywiście mamy ich zapas, więc jest wszystko gituba. Dobra, ten gościu dostał ewidentnie. I teraz tak, kolejnego, jeszcze jeden. Typie, typie, niech tutaj przyjdzie jeden, zaraz będziecie się... O, dobra, dobra, słuchajcie, atakujemy tego. Dobra, i mamy to. I czy to się uda? Powinno się udać. One powinny siebie znaleźć. Oczywiście, jeżeli są daleko od siebie, no to niedobrze. No to, ej, dobra, ten nawet nie chce ryby, czyli ten już dostał. Dobra, jakiś typek dostał. I teraz jeszcze jeden. I teraz jeszcze jeden. Typie, ty nie chcesz ryby? On nie chce ryby. Ej, on nie... Dobra, ten dostał rybę i to jest dobre, słuchajcie. One powinny siebie znaleźć na takiej odległości. Ten gościu ewidentnie nie chce ryby. Ewidentnie niektóre nie chcą, ale jak są serduszka, to znaczy, że jest dobrze. Widzicie? Się rozmnażają. Był, słuchajcie, były serduszka, powstał mały żółty, więc no jakby nie walczymy tutaj o małego żółtego, walczymy tutaj o małego niebieskiego, ale z każdym kolejnym rozmnażeniem jest na to większa szansa. Także, słuchajcie, ja muszę to po prostu robić bardzo ostrożnie, bardzo uważnie i to powinno się udać. Dobra, teraz wyszło fajnie. Szybko, słuchajcie, dostały jakby te rybki. Szybko, słuchajcie, serduszka wyskoczyły. Ja muszę iść pooddychać i lecimy dalej. Ej, patrzcie, wyczaiłem taki motyw, że jak ja jestem na drabince, to one tutaj podpływają. Wydaje mi się, że to może naprawdę w dosyć fajnie, słuchajcie, działać, jak one po prostu będą tutaj podpływać. Tylko, patrzcie, ten typeczek tutaj stoi koło mnie. Ja na niego klikam prawym przyciskiem myszy, chcę dać mu rybę, a on ewidentnie jej nie chce. No także, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, jak ja mam im dogodzić, skoro te axolotle nie chcą moich rybek, to co ja powinienem zrobić? Dobra, po prostu klikam na oślep. Dostał jeden, teraz tak, typie, halo. Tutaj, nie no, ten ewidentnie nie chce, może ten będzie chciał. Ten też nie chce, czy on chce? Dobra, ten dostał, to jest dobre, słuchajcie, czym więcej axolotli dostanie tą rybkę, tym więcej, słuchajcie, będzie się rozmnażało, także come on. Dobra, dobra, słuchajcie, kolejne dostały porcje rybek, więc ja muszę sobie po prostu uzupełnić ekwipunek, no i na tym to, słuchajcie, polega. Będziemy musieli sobie tak cisnąć i liczyć, że w tym harmiderze, który tam panuje, znajdziemy jednego niebieskiego. Dobra, jak widzicie, w tym momencie w ekwipunku mam wyłącznie rybki, ale są to, słuchajcie, jakby ostatnia porcja rybek, jakie mamy. Także, okej, brakuje nam jednej rybki do pełnego ekwipunku,
więc jest dobrze. Wykorzystaliśmy powiedzmy połowę, teraz lecimy z drugą połową. Zobaczymy, słuchajcie, czy to się uda wszystko ogarnąć, ale dobrze, dobrze, słuchajcie, wykorzystamy wszystkie ryby, bo wiadomo, że no jakby tych rybek było dużo, tak? Ale jakby ich wyglądało jakby było dużo, a potrzeba po prostu dwóch rybek do jednego rozmnażania. Także wiadomo, o co chodzi. Jest to, słuchajcie, dosyć jasna sprawa. Także halo, koleżkowie moi. Dobra, mamy! Znaczy, no mamy rozmnożenie, ale niestety chyba niebieskiego, słuchajcie, jeszcze nie ma. Przynajmniej ja tutaj nie widzę, żeby pływał tutaj jakiś niebieski aksolot, ale spokojnie. Jak, słuchajcie, widzicie, rybek mamy naprawdę dużo. Nie wszystkie aksolotle, które podpływają do mnie, one chcą tą rybę, a nie wszystkie, słuchajcie, aksolotle, które nie podpływają do mnie, też są jakby nakarmione. Także ja muszę, słuchajcie, po prostu tutaj uważać, muszę ostrożnie, muszę sobie wypatrzeć jakiegoś jednego i go, że tak powiem, przyatakować z właśnie rybką. Powiem wam szczerze, jeżeli nawet nie uda nam się zdobyć niebieskiego aksolotla w tym odcinku, to i tak nic straconego, bo będziemy mieli tak dużo aksolotli, że z każdym kolejnym takim masowym rozmnażaniem szansa jest dużo większa. No i kolejna dostawa rybek leci prosto od maciocha, słuchajcie, no to jest, tak jak mówiłem, nieskomplikowane, ale jest to dużo cięższe niż myślałem, serio, słuchajcie, myślałem, że to będzie tak jak rozmnażanie krówek, po prostu se stoisz i se klikasz prawy przycisk myszy, no nie, nie, to niestety tak to nie wygląda, w sensie stety, niestety, jak widzicie, bywa ich tu naprawdę, no nie no, ta ilość, słuchajcie, jest piękna, w sensie dla mnie to jest po prostu piękne. Ile ich tutaj pływa, to jest coś cudownego. Jak widzicie, cały czas tworzą się kolejne, to widać po ekspie i to widać po tych serduszkach, ale dobra, słuchajcie. Halo, który chce rybę? Który jest głodny? O, zebrałem aksolotla, o nie, nie chciałem zebrać. Nie chciałem zebrać aksolotla, tego na pewno nie chciałem zrobić. Ja bym chciał, słuchajcie, ej, wypuściłem rybę. Słuchajcie, jeżeli mamy puste wiaderko z wodą, to znaczy, że wypuściłem rybę, to nie jest dobre. Dobra, panie. Który chce tutaj? Który chce... O nie, nie, dobrze, słuchajcie. Czy one już wszystkie są nakarmione? No chyba jednak nie. Chyba jednak nie są, bo cały czas mogę jednak, słuchajcie, je w jakiś tam sposób karmić, także... Halo, nie, no dobra, słuchajcie, bo już jest naprawdę ciężko. Już większość, słuchajcie, jest nakarmiona, już większość z nich nie chce się rozmnażać, bo oczywiście małych nie będę karmił, bo to da im wzrost, a nie rozmnażanie. Także teraz już jest naprawdę problematycznie, ale ciśniemy do końca rybek. Dopóki, słuchajcie, nie wykorzystamy wszystkich rybek, dopóki nie będziemy, słuchajcie, już musieli sobie ewidentnie spasować, to po prostu lecimy z tematem. Zapraszamy do maciocha, zapraszamy baru maciocha, tutaj oczywiście, słuchajcie, otwarte 24 godziny na dobę, tylko chętnych nie brakuje, ale widzicie, jak przychodzi co do czego, to jednak one nie są aż tak chętne, żeby się rozmnażać. Dobra, słuchajcie, coś tutaj się dzieje, coś tu wypuszczam te ryby, ja nie wiem, czy ja rosnę te małe, czy rzeczywiście, słuchajcie, one się rozmnażają, ale... Jest to problematyczne, serio, myślałem, że to będzie easy peasy lemon squeezy, a jak widać, słuchajcie, te aksolotle wymagają więcej, słuchajcie, uwagi, więcej po prostu trudu, niż mogłoby się wydawać. Dobra, słuchajcie, mamy tego. No i on nie chce jeść, patrzcie, on nie jest głodny, to może ten różowy będzie głodny, panie kolego, o, widzicie, on był głodny, dlaczego on nie podpływał w takim razie, dlaczego on nie podpływał, nie mam pojęcia, okej, dobra, mamy kolejne rozmnażanie i to mi się bardzo podoba, czy jest niebieski, musi być niebieski, słuchajcie, nie no, chyba nie ma niebieskiego, jakby, ja nie widzę, ale być może on się skrywa po prostu, słuchajcie, serio, te malutkie aksolotle są tak małe, że ich ledwo co widać, także ja znowu lecę na górę, znowu muszę to sobie przygotować i lecimy z kolejną porcją jedzonka. Mordy, zrobiłem jedną rundkę rozmnażania bez was i powiem wam szczerze, że chyba, wydaje mi się, że wyczaiłem, jak to się powinno robić. W tym momencie mam ostatnie 4 ryby, dosłownie, słuchajcie, są to ostatnie. Te aksolotle się tutaj pięknie, słuchajcie, cały czas rozmnażają, co zresztą widać po tym ekspie, który, no jak widzicie, jest go tutaj troszeczkę do zebrania. Najlepiej to jest, słuchajcie, sobie stanąć i po prostu klikać tam, gdzie jest ich dużo. Jeżeli się coś, słuchajcie, uda rozmnożyć, no to fajnie, o tak jak teraz, jak się nie uda... No to chyba się uda. Nie no, właśnie nie wypuściłem ryby, bo mam wodę, także jest gites. Do tego zauważyłem, że patrzcie, jak ten różowy, on sobie wajbuje, że tak powiem, tańczy, to on zazwyczaj właśnie, on zazwyczaj jest chętny. Tak jak tutaj jest, słuchajcie, drugi różowy i go sobie możemy... Nie! Wypuściłem rybę! Ostatnią rybę, jaką miałem, wypuściłem przez przypadek. Ale słuchajcie, taka jest moja obserwacja, że na przykład mamy tutaj takiego delikwenta, który przed chwilą sobie tańczył, można do niego sobie podpłynąć i on zazwyczaj jest chętny, że tak powiem, na rozmnażanie. Dobra, słuchajcie, ja zbieram sobie te ryby. Jak widzicie, no trochę ich jest. W sensie 4 ryby co najmniej zmarnowałem. Teraz musimy, słuchajcie, zrobić dokładny obchód, czy nie ma tutaj niebieskiego aksolotla.
Szkoda tego, że nie wiemy, ile tych procesów rozmnażań tutaj mieliśmy. Serio, słuchajcie, szkoda tego, bo szansa jest 1 na 1200. Powiedzmy, że mieliśmy tych procesów rozmnażań, no nie wiem, ze 20. To mamy 20 na 1200, czyli 10 na 600. No czyli, słuchajcie, ta szansa nie jest aż taka miniaturowa, no bo jest to 1 na 60, tak? 1 na 60, że jedno rozmnażanie nasze było tym udanym, jakby dla nas udanym, czyli z niebieskim aksolotem. 1 na 60, no to już jest lepiej niż 1 na 1200, wiadomo o co chodzi, ale powiem wam szczerze, że pływam tak tutaj już troszeczkę i jakby nie widzę. Jest, słuchajcie, oczywiście dużo białych, dużo brązowych, dużo żółtych i dużo różowych. Naprawdę, słuchajcie, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda, że ich jest tutaj tak dużo. Teraz ja, no muszę je po prostu, słuchajcie, wszystkie pozbierać. Oczywiście mam bardzo dużo wiaderek z wodą, więc to nie powinien być problem, ale... Ale, no dobra, wiaderek z wodą mam dużo, tylko trzeba, słuchajcie, jeszcze oczywiście umieć je zebrać. Także ja muszę je wszystkie pozbierać. Póki co je tutaj zostawię, może, słuchajcie, uda mi się jeszcze troszeczkę zebrać tych białych, tych rybek tropikalnych. No i wtedy to by było naprawdę fajne. W każdym razie, mordy, jak widzicie, cały czas rozwijamy te aksolotle, cały czas po prostu idziemy w dobrym kierunku. Co prawda tempo, jakie jest, no to słuchajcie, no to już musicie sami ocenić. Ale najważniejszy jest kierunek, a nie tempo. Tak jak mówię, słuchajcie, mi zostało zebranie tych aksolotli z powrotem, zapakowanie ich do odpowiednich akwariów, do odpowiednich tych baniek kapsu. Także ja muszę to zrobić. Tym, słuchajcie, już nie będę was zanudzał, bo to, słuchajcie, nie będzie nic ciekawego, po prostu kursowanie lewo, prawo, lewo, prawo. Ale wam, słuchajcie, pięknie dziękuję za oglądanie do końca. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki, dzień w dzień coś tutaj wlatuje, więc po prostu giga szansa, że coś przegapicie, jeżeli nie subskrybujecie. No i przede wszystkim po prostu warto, bo codziennie coś tutaj się pojawia. Codziennie walczymy o niebieskiego aksolota, więc jeżeli chcecie, słuchajcie, zobaczyć więcej takich odcinków, gdzie o niego walczymy i w końcu go zdobywamy, to koniecznie zostawcie suba. Pamiętajcie o tym, że bardzo pomaga to w rozwijaniu tego kanału. Wpadajcie również na Instagrama podanego pode mną, bo tam wam pokazuję po prostu dużo tego, jak spędzam wakacje. Tymczasem dzięki, do następnego, yo!